jesteśmy na miejscu. Dość daleko musiałem jechać, żeby dojechać do tego miejsca, ale mam nadzieję, że będzie warto. Zobaczcie, są tutaj jakieś przyczepy. Jest i nawet łódka. Fredik. Mamy tu Fredika. Ale fajny widok. To jest jakiś duży garaż. I wejście chyba do domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz to sprawdzimy. Tędy nie idzie wejście. Tu jest jakieś wejście, nie widzę nic. Widać, że było wchodzone tędy, ale chyba wszystko jest zabite. Wszedłbym tam na spokojnie, tylko że tutaj są na wprost dwa domy. Ktoś w nich mieszka pewnie. Próbujemy jeszcze tutaj zza auta wejść. Jak się nie uda, no to rezygnujemy z eksploracji. Wygląda na to, jakby ktoś już tędy wchodził. O kurde! Samochody! Ale jaja! Tędy bym mógł wejść, tylko czy się przecisnę? O to najbardziej chodzi. Można spróbować. Dobra, jestem w środku. Tutaj mamy chyba Mini Coopera. Tak mi się wydaje. Udało się przejść przez dziurę. Kurde, ale klasyki motoryzacji. Tutaj też się już rozpadło. Nie wiem, którędy iść.
czwórki. Tu kolejna. Wow. Tutaj kolejny garaż. Tutaj jakaś fajna fura. Ciężko określić, co to za auto. Jakiś Cadillac? Kurde, ale fura. Najprawdopodobniej ktoś naprawiał te auta. Tutaj są części. Kurde, powiem wam, że garaż niczego sobie. Silnik. Znaczek już zapierdzielili, albo nie było. Ale stara fura. Kasa. Jeszcze drugi obiekt, tylko widziałem, że zabity dachami, więc najprawdopodobniej nie wejdę tam, ale oczywiście spróbuję. Ktoś tutaj ma naprawdę bardzo fajne samochody. Uważaj, gdzie się stawia stopy. Pełno rzeczy tu porozwalanych. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy zobaczyć, czy da się dostać do drugiego pomieszczenia. Wychodzimy stąd, spróbujemy się dostać do drugiego obiektu, jeżeli się uda, to fajnie, jeżeli nie, no to bardzo szkoda, bo jechałem tutaj prawie 100 km. Widzimy się po drugiej stronie.